Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu, w części drugiej z wyjazdu do Szklarskiej Poręby. Właśnie słuchajcie, jedziemy całą rodzinką do hodowli alpak, także zapraszam Was ze sobą. Eyes on the door, you've got them trained. I know what you're thinking, what's it gonna take. Mega ładne tutaj są te windy. Jedziemy na zero, gdzie czeka na nas cała ekipa już. I na maksa się cieszę, bo mega podobają mi się zdjęcia z alpakami. Alpaki są przesłodkie, ale nigdy jeszcze nie widziałam ich na żywo. Tak wiecie, żeby z bliska dotknąć. Mam nadzieję, że w tym miejscu, gdzie jedziemy, będzie się dało je pogłaskać. Kasper już, zobaczcie, czeka w aucie, gotowy. Rowery mamy dalej na dachu, bo nie mamy zapięcia, żeby zostawić je w pomieszczeniu na rowery. Wika, kolejny dzień. Wow Cow. Cudnie. Wika, chcesz mieć jakiś kod rabatowy? Chętnie. Jaki? Na słowo Wika Tarka macie minus 10%. Na jakie hasło? Wika Tarka. Ale nie, po prostu Wika. Wika? Po prostu Wika, no. Dobra. No Wika, mama powiedziała, co ma kodrotowy. Kupujcie, to Wika będzie miała procent z tego. Opłaca się? Kupujcie, kupujcie. Zachęć. Jemny. O, karta nasza. Dzięki. I już sobie jedziemy. Mamy bardzo blisko z hotelu, ponieważ mamy podobno 8 minut samochodem, także fajnie. I w ogóle, jeżeli będą pytania, a pewnie będą, bo zawsze pytacie o pomadkę. Mam dzisiaj Maybelline Superstay Ink Matte Ink z tej serii marvelowskiej, z Marvela. I odcień, który mam na sobie, to Ruler. Dojechaliśmy, wychodzimy. I już widzieliśmy alpaki, że są faktycznie, więc no nie mogę się doczekać. Mamo, co będziesz widziała? Co będziesz oglądała? A malutko ich tam jest. A widziałaś już kiedyś, czy nie? Bo ja nie widziałam jeszcze. Ja miałam zdjęcia w Czechach. Moja miałam zdjęcia w Czechach. Proszę. Chłopaki spokojniejsi? Proszę? Chłopaki spokojniejsi, dlatego? Chyba tak. I akurat 3 dziewczyny. No ma spiszemy i to z chłopaków w zagrodzie. Które 3? Nie, też 3. No chyba to. My też może będziemy w zagrodzie, a chłopaki będą chodzić na spacery. Pani nam właśnie powiedziała, że dziewczyny są w zagrodzie, dziewczyny są do głaskania, do zdjęć, a tylko chłopaki chodzą na spacery. Kupiliśmy sobie wstęp od osoby z 15 zł i mamy pojemniczek z marchewkami i będziemy karmić. Panie. O, co my tu mamy? Chodźcie. Jaka zadowolona. Jaka szczęśliwa. No, właśnie ta pierwsza, no. Nie, pani nie wychodzi. Bo już wczoraj mi uciekła. Tak? Tak, poszła sobie tam w kierunku Orliska. Masz, dam Ci od razu telefon, bo ja, jak póki są tutaj, to mi zrobisz z nimi zdjęcie, bo potem widziałam, że pani skończyła karmić i odeszły. Zobaczcie, jakie są słodziutkie. No daj jej też. Jaka fajna, nie? Brązowiutka. O, jaka fajna. Słodziak. Ale mają, właśnie pani mówiła, taką dziwną sierść, taką niby miękką, ale twardą, no. To sobie wcinają trawkę, wybredne. Ja pod kątem biznesowym wam powiem, że jak zadzwoniłem do pana, aby umówić się na spacer z lamami, to dzisiaj mamy sobotę, a najbliższy termin jest w czwartek na godzinę 18. Także jak macie kawałek wolnego miejsca, to no, inwestujcie sobie w takie mało, średnie, duże słodziaki po prostu. Ojejku, ojejku, ale wyżera, ale wyżera. Wika, idź sobie raz tutaj. Chcesz, Widoria? No, doczekaj. Chodź tu na moje miejsce, staniesz miejsce, zrobię Ci zdjęcie, chodź. Idealne zdjęcia są wtedy. Chodź, chodź, chodź tutaj szybko na moje miejsce, ja dobiorę od Ciebie. Alpaki nakarmione, bardzo fajne, takie przyjemne zwierzątka w ogóle, wiecie, nie agresywne, ale pani właśnie mówiła, że bardzo płochliwe. Ale zwróćcie sobie uwagę, jak będziecie właśnie w jakiejś takiej mniejszej hodowli, żeby wejść wtedy, kiedy nie ma innych osób, bo my na początku, jak widzieliście, mieliśmy w ogóle luz, nie było w ogóle z nami osób, a później, wiecie, ludzie po prostu weszli, no wiadomo, że zdjęcia nie wyjdą fajne, jak gdzieś tam w tle jest więcej osób, także jak będziecie, zwróćcie sobie uwagę, wstęp jest za 5 bez karmienia, a z karmieniem 15, nie? Za karmienie się płaci 15. Tak. I można też się wybrać na spacer z alpakami, ale akurat najbliższy termin był na czwartek. 130 zł. Dla 3 osób spacer. 5 osób 130 zł i najbliższy termin na czwartek, więc niestety nie mamy możliwości. Dziadek, oddzwonię, bo parkuję. Dobra? Dziadkowi chyba się z tobą nie chciał pogadać. Już był snudzony tą głupią gadką. Przyjechaliśmy teraz do restauracji zjeść sobie obiadek. Słuchajcie, dostaliśmy od pana mapki. Pan bardzo uprzejmy. Fajny? Bardzo miły pan. On latem zimą cały czas tu jest. Tak. Teraz rodzice byli w zimę. Razem przecież byliśmy w zimę. Ja to byłam? No przecież ze mną parkowaliśmy tu Mercedesem. Co ty nie pamiętasz? Przyjechaliśmy z Warszawy do Karpacza. Tak. Z Moniką. A Wika się na nas obraziła, bo jej nie słuchaliśmy, jak ktoś mówiła. Przypadkiem. I teraz idzie pierwsza. Przypadkiem jej nie słuchaliśmy. Mamy teraz atrakcję. Chodź, Wikusiu. O, zobacz jaka atrakcja. Lemur. O, twój ulubieniec. Król Julian. Świat lemurów. Chcesz iść? Jedziesz? Na lemury? Dotkniesz, nakarmisz. Poznasz rzadki gatunek zwierząt. No i proszę, mamy już kolejne plany. Przyszliśmy. Gdzie przyszliśmy? Do Alfredo. Alfredo, bo mamy sprawdzone. Byliśmy to już kiedyś. Kasjer mówi, że bierze pizzę. Zobaczcie, jaką piękną lemoniatkę mama dostała. Zaprezentuj nam. Ładnie do kamery pokaż. Podnieś, mamusiu. Jak prawdziwy instagramer do kamery tutaj. Zasłonić ręką. Zobaczcie, jaka piękna. Właśnie, mama powinna stroić tak, żeby była dobrze widoczna. O, zobaczcie. Pięknie. Kacperek, nasz Godomorek, poprosił o zupkę w priorytecie. Tak? Gram w szachy, przepraszam. Po obiedzie Kacper sobie wymyślił, co? Dla całej ekipy. Ja dziękuję. Również. Kończusie. Zapraszam. Smaczne chociaż? No. Właśnie, słuchajcie, rozmawiamy, że dzisiaj miało padać przez cały dzień, a tak naprawdę nie spadła jeszcze ani jedna kropla i w tym momencie wyszło mega słońce i jest gorąc, upał, a my w dresach, bo byliśmy przygotowani na deszcz i na burzę. Nasza tradycja. Kacper koniecznie chciał kupić magnes. Do naszej kolekcji wybraliśmy taki. Tata nam doradził w wyborze i chyba fajny, nie? Nawet nas... Twoi rodzice wspomogli finansowo w zakupie. Tak, bo nie mamy gotowy. Słuchajcie, wróciliśmy z obiadu i planujemy teraz jakiś piknik, ale chyba pogoda nam zepsuje plany, co? Piknik w deszczu. Tak. Nowe klapki fajne. Powiedzcie. Dobry. Klaudia mówi, nagraj mnie teraz, ja powiem. Klaudia, co ty chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że pogoda znowu się zmieniła i myśleliśmy, że będzie padać, ale nie pada. Więc... Patrzcie, pogoda jest taka, że niby stamtąd idzie deszcz, niby tam jest deszcz, a tutaj będziemy wieczorem. Klaudia jest szczęśliwa. Jesteśmy teraz na tarasie i będziemy grać w UNO. Zrobiliśmy sobie imprezkę na balkonie. Gramy w UNO i my z mamą, słuchajcie, już wygrałyśmy. Siedzimy, czekamy od kilku minut, a walka toczy się między Wiką, Kacprem a tatą. Kto wygra, mamo? No pani wygrała. No. Kto wygra teraz w tych trzech? Zwycięzca już jest jeden, a teraz wygra Wiktoria. Trzecie miejsce kto? Wiktoria? Myślisz? Kobiety muszą wygrać, tak? Kobiety górą. Pan. I kto wygrał trzecie miejsce? Wiktoria. Ja! Mama trafiła. Mogłaś obstawiać zakłady. Słuchajcie, gramy kolejną rundę. Ostatnie miejsce zgarnął Kacper. I Wiktoria jest po prostu chyba jakąś siostrą z gwiazd, bliźniaczką Kacpra, bo zaczęła nas oszukiwać, a Kacper zawsze oszukuje w każdej grze. W każdej grze oszukuje. Wiktoria wszystkim dała po 8 kart, a sobie dała 7. No bo się pomyliłam, mi zawiało i zjałem mi kartę. Tak. Kacper lubi oszukiwać? Kacper nie lubi. Zawsze oszukuje. Są pomówienia. Za to się Klaudia robi, za to się robi sprawy sądowe. Mamy tu dwóch przeciwko mnie. Nie będziemy świadczyć na rzecz dziecka. O. I co teraz? Wiktoria za mnie. Będzie rozprawa sądowa. Ale Wika chyba jest po stronie Kacpra, mimo że jest w rodzinie. Tak wygramy na trójkę. Nie, kogoś znajdziemy jeszcze. Barego jeszcze weźmiemy. Dobra. Babcia też będzie po stronie waszej. I słuchajcie, jako pierwsza mam tutaj UNO już, czyli pierwszą kartę. To przybie. Mam taką kartę. Zobaczymy, czy wygram. Jeżeli ja nie mam czego położyć, to jedziesz ty. To ciągnie pani. Wróciłam już. Co chciałeś powiedzieć? Ja? Jaki powiedziałaś nam kolor? Ja powiedziałem, że ostatni będą pierwszymi. I kto wygrał? Żółte UNO. Kacper. A ty ostatnio przegrał? Nie wygrałam nic. No mama dajesz. Teraz kończyć przegra? Tak, tutaj... Teraz mama przegra. Gra żółtym. Jezułki. To Wiktoria, powiedz, co twoja siostra zrobiła. Mówiła o mnie, że oszukuję, a teraz dała na 9 niebieską, dała tą zieloną piątkę. Tak, i mówi, że pomyłka. Ja też miałam przypadek. Tak, i dziwne, że akurat 8 osobom dała. No, no, nie, od siebie. 4 osobom dałaś, 8 osobom. Nie pisz, nie umiesz. Jak żeśmy ci wychowały? Oszukiści. No. Ale chyba Kacę też wychowywaliście. Ale to przypadkiem. Po partyjkach grania lecimy teraz na basen. Obrałam już szlafrok, związałam sobie włosy Francuza, zmyłam tuż do rzęs, wiecie, żeby się nie rozmazało. Ktoś tu się do nas dobija, już czekają na nas, już lecimy. Kto tam puka? 10 minut temu krzyczałaś na mnie, Kacper, zbieraj pani się, podeszła, pani podeszła, że chce sprzątać pokój, a nasze rzeczy były rozwalone wszędzie na łóżku. No więc żeby pani mogła wymienić pościel i wszystko zrobić, musiałam ogarnąć. Także lecę, bo już mnie wołają. Nie wzięliśmy aparatu na basen, mama nagrywa telefonem. W ogóle u góry na zjeżdżalni są opcje, żeby włączyć różną muzykę. Masz relaks, masz dżunglę i tak dalej. Śmiesznie. Nie. Mama była? Nie? Tu jedziesz teraz ze mną. Mam rękami twoją. To fajnie? Fajnie, bardzo fajnie. Fajnie, fajnie. Wróciliśmy z basenu. Nie wiem, co to za piękne koszulki. Naprawdę nie wiem. A tak na poważnie to wiem i polecam wam kupować, bo są świetne. Ale wybiłeś mnie z myśli. Jakie są nasze koszulki? Najlepsze, ale wybiłeś mnie z myśli. Kocaj, proszę cię, chcę coś powiedzieć. Nie, musisz tylko jedną rzecz mówić. To jest najlepsze. Serio, patrzcie, jaki to jest materiał. Jezu. Są, powiedziałam, że są najlepsze, ale chciałam powiedzieć, że wróciliśmy z basenu i została nas piękna tęcza, którą widzieliście przed momentem. Naprawdę był piękny, pełny łuk od jednej do drugiej strony. Co ty robisz? A teraz ubrani, sfitowani w koszulki Wow Cow, które są dostępne na naszej stronie wowcow.pl. Świetne, serio. Sfitowani idziemy tak na kolację. Ja pierdzielę, jaki materiał. Ja. Co to jest? A teraz już nas widzi. Przecież sobie robiła fotki. Chcieliśmy... Ale patrzcie, jaka teraz jest ta tęcza piękna. Patrzcie. Ona nie była taka intensywna wcześniej. Pokaż do góry jeszcze do niego. Ale wam pokazałem, co? Idziecie? No my idziemy, a wy? My czekamy. My czekamy na was. No to idziemy. Słuchajcie, polecamy hotel, ale nie polecamy jedzenia w hotelu, prawda? Prawda, prawda. Wszyscy się zgadzają, że niestety jedzonko nie bardzo. Śniadanie było najgorsze. Nie bardzo. Słabe. Śniadanie było spoko. Spoko, no ale drugie... Śniadanie tak, ale... Kolacja tak średnio. Także tak jak wam powiedzieliśmy, no jedzenie średnio, hotel bardzo na plus, także jeśli się wybieracie, no to zwróćcie uwagę na to, że... z jedzenia możecie być niezadowoleni. Ja też zastanawiam się, czy może teraz jakby jakość jedzenia i wybór jedzenia jest troszkę mniejsza niż zwykle, kiedy nie ma pandemii, tak jak teraz, bo jednak są pewne ograniczenia związane z aktualną sytuacją w Polsce, na świecie, więc możliwe, że coś tutaj wpłynęło na jakość tego jedzonka. Spędziliśmy sobie wieczór w ogóle wspólnie razem, posiedzieliśmy, pośmialiśmy się, obejrzeliśmy przy okazji film, bo leciał na TVN-ie Narzeczony Miłowoli. Ja ten film oglądałam setki razy, moi rodzice tak samo, Kasper też zna ten film, Wika chyba oglądała go po raz pierwszy dzisiaj, także tak wiecie, jednym okiem oglądając film, drugim okiem gadając, śmiejąc się i tak dalej. No i właśnie ja jestem w łazience. Brałam prysznic po basenie, więc już jakby teraz na noc się nie będę myła, tylko wykonam sobie pielęgnację buzi, bo to robię zawsze przed spaniem, nawet jeśli robiłam pielęgnację 2 godziny wcześniej, no to i tak muszę się położyć spać z czystą buzią, wykremowaną i tak dalej, także będę zaraz to robić i używam sobie od 1 dnia w sumie, no. Wczoraj go użyłam po raz pierwszy, dzisiaj po raz drugi. Krem od Ani Lewandowskiej z tej firmy Flow, jej kosmetycznej. I spoko jak na razie. Fajnie rozświetla, bo to jest właśnie rozświetlający kremik na wilża. I jest takie fajne, świeże wykończenie na buzi promienne. Także na razie na plus, potestuję troszkę dalej i będę na pewno dawać wam znać. Z ilością Zresztą toniku wylało mi się za dużo, ale okej, twarz stonizowana po oczyszczeniu. No i mam ze sobą na wyjeździe tylko te dwa kremy, czyli ten, który Wam przed chwilką pokazałam i mam pod oczy z Originsa i nałożę najpierw ten pod oczka odrobinę, a później ten na całą twarz. I w ogóle żałuję na maksa, że nie wzięłam sobie opaski do włosów do oczyszczania, bo zawsze w sumie ze sobą wożę, a tym razem zapomniałam. No i tak teraz się męczę, pomaczyłam sobie włosy wokół i po kremie pod oczy krem do twarzy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale naprawdę fajnie tak rozświetla skóra. Mam nadzieję, że coś widzicie. Dobra, buźka wypielęgnowana, dwa kremy, jeden pod oczy, drugi na twarz, zdecydowanie wystarczy. Troszkę zwykle jeszcze nakładam sobie na dekolt, żeby też tutaj, nie na dekolt, tylko na szyję, a jeśli mam odkryty dekolt, to tak samo też na dekolt. Ok, myję zęby, przebieram się w piżamę, jestem gotowa do spania. Jak widzicie, ja sobie tu jeszcze chwilkę pracuję przy komputerze, planuję film na jutro na YouTube'a, ponieważ puszczam dla Was jutro z samego rana, w dniu, dla mnie w dniu, kiedy jakby wiecie, nagrywam tego vloga. Jutro leci film, gdzie mówimy Wam, że nareszcie lecimy na wspólne wakacje z Kacprem. To już pewnie wiecie, że to wakacje do Turcji, bo myślę, że jak oglądacie tego vloga, to pewnie poprzedniego już oglądaliście, także planuję sobie całą publikację, dodaję miniaturkę, opisy i w ogóle. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że pewnie widzieliście też, że w łazience myłam zęby zwykłą szczoteczką, a nie szczoteczką soniczną, którą też pokazywałam na jeszcze poprzednich vlogach. Na wyjazd raczej bierzemy takie zwykłe szczoteczki, najprostsze. Nie bierzemy tego całego zestawu ładowarki, jakiegoś stojaka i tak dalej do tej sonicznej, bo boję się, że coś się może w transporcie, wiecie, w drodze gdzieś tam uszkodzić, także po prostu bierzemy klasyczne i na ten czas tych 2 dni, tych 2 nocy po prostu myliśmy zęby normalnymi szczoteczkami, na pewno nic się nie stało. Ja kurację wybielania zakończyłam i serio jestem zadowolona, za fakt było pięknie, wybieliło mi to zęby i już na maksa nie mogę się doczekać, jak będę jechała we wrześniu do Unit and Union naprawić te moje ukruszone ząbki przednie i założyć aparat, bo zakładam już we wrześniu aparat. Także słuchajcie, ja sobie tutaj dalej pracuję i za moment kładę się spać, jak wszystko dokończę, a z Wami się już żegnam. Drugi vlog z wyjazdu właśnie za nami i tak jak obiecywałam, nagram jeszcze z tego wyjazdu 3. Będę nagrywała od jutra od rana, także również części 3 z wyjazdu możecie spodziewać się na kanale już niedługo. Buziaki, pa pa, dzięki za oglądanie.